W Łodzi wydano blisko 30 tysięcy kart dla osób niepełnosprawnych. Często zamiast samych zainteresowanych korzystali z nich członkowie rodziny. Teraz zmienią się zasady ich wydawania. Karty przyznane do 30 czerwca tracą swoją ważność 1 grudnia 2014 roku. Każdy, kto miał wydane orzeczenie przed 1 lipca, może uzyskać kartę pod warunkiem, że ma znaczny stopień niepełnosprawności, schorzenie neurologiczne, okulistyczne bądź schorzenie narządu ruchu. Wszyscy inni w zasadzie muszą poddać się weryfikacji. Zmieni się także miejsce wydawania kart parkingowych. Karty nie będą już wydawane w Wydziale Zdrowia, ale właśnie w Miejskim Zespole do Spraw Orzekania Niepełnosprawności w Łodzi przy ulicy Leczniczej 6. Każdy, kto poddaje się weryfikacji, musi osobiście zgłosić się do zespołu, przedłożyć wniosek o wydanie karty parkingowej, jedno zdjęcie, uiścić opłatę z tytułu wydania karty parkingowej w wysokości 21 zł. Nowe karty wydawane są wyłącznie na czas określony, a po jej odbiór należy zgłosić się osobiście. W zastępstwie może odebrać ją wyłącznie rodzic osoby niepełnosprawnej niepełnoletniej lub wskazany kurator w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej.